Duże dzieci. Duże dzieci, to nie igraszka. Duże dzieci, nie graczka, dziwaczka. Duże dzieci, nie świat polityki. Nie dla dzieci fałszywe wierszyki. Dziękuję bardzo, witam w programie Duże Dzieci. Przypominam króciutko, że mówimy o tematach niezwykle ważkich w towarzystwie tychże o właśnie dzieci, a także Kasi, która mi pomaga. Witam, Kasię. A zawsze w specjalnym pomieszczeniu, którego absolutnie stąd nie widać, są specjalni goście, którzy przysłuchują się naszym rozmowom, a potem pojawiają się tutaj przed nami i albo komentują, albo odpowiadają na pytania, a na pewno są wstrząśnięci tym, co tu się dzieje, bo dzieją się tu rzeczy, powiedziałbym, chwilami trudne do przewidzenia. A teraz, moi drodzy, zrobię coś takiego, co może pozwoli wam odgadnąć temat pierwszy dzisiejszego naszego spotkania. Patrzcie uważnie, co też ja robię. Otwieram takie dziwne coś. Czeki? Pisze Kasia. Kto powiedział? Kto powiedział czeki? Wiktoria. Bardzo dobrze. A kiedy są te czeki? A to się zaraz, dla nas, zaraz będziecie wiedzieli. Dla nas? Dla nas? Tak, tak. Ja chciałem powiedzieć, że jestem nieubłagany. Jak ja wymyślam, komu dam czek? Kasiu, to jest dla ciebie. To jest dla mnie, panie Wojtku? Tu jest 4 miliony napisałem, ale... Dzisiaj mam dobre serce. Panie Wojtku, może tak jeszcze jedno 40 milionów. W końcu to proszę tylko zero, bardzo. Nie? Tak. Tak, dziękuję bardzo. Dałem Kasiu czek na 40 milionów. Wystarczy. Kup sobie, Kasiu, coś ładnego. A za resztę kup mi jakiś akcji może albo czegoś. O czym my możemy dzisiaj rozmawiać, skoro ja taką rzecz zrobiłem? Co? No. Może Radek. Radek. O pieniądzach. No blisko, blisko. A pieniądze, słuchajcie, ale pieniądze do czego są potrzebne? Do, w sensie w skali kraju całego. Żeby co funkcjonowało? Kto powiedział? Ja. Brawa, proszę. Proszę państwa, Maciek zaliczył pierwszy punkt i to bardzo ważny. Będzie sporo o gospodarce i dlatego pytam od razu, co to jest polska gospodarka? Może Ewelina? Poczekajcie. Mleko, tak. Piwo. Nie, ale to nie chodzi o taką gospodarkę. No to nie chodzi o taką. Nie, nie, poczekajcie, poczekajcie, bo to mówimy o częściach składowych. I to wcale nie jest bez sensu, bo gospodarka to jest coś, co obejmuje cały obiekt finansowy, produkcję, czy na przykład gospodarstwo domowe, to, albo wiejskie, to jest część gospodarki? Tak. Dobrze mówicie. Po prostu gospodarka to eksport i import. Również. A Patrycja? Gospodarka to jest na przykład gospodarstwo sadownicze, to jest, gdzie się uprawia na przykład jabłka, gruszki, śliwki. A nawet może agrest. Tak. Może Krzysiu opowie. To wszystko od tego, od rolnictwa zależy. Okej, w porządku, ale co by ten rolnik zrobił, gdyby nie miał traktora, gdyby nie miał ciągników różnych? To konia by miał, a jakby nie... Powiedzcie mi, czy waszym zdaniem ta gospodarka jest dobrze zarządzana? No może zapytam Pawła. Dla mnie to gospodarka, no teraz w tej chwili nawet nieźle, ale nie jest jeszcze tak, jak powinno być, a powinno być lepiej. No to jest bardzo wnikliwa analiza, powiedziałbym tylko ogólna, ale co trzeba zrobić, żeby było lepiej? Macie jakiś pomysł? Krzysiek bardzo chce. Tak,
że zabrać... Zabrać biednym ludziom przydać bogactwo. Wieku, miałam na końcu języka miałam. Posłuchajcie, mamy pierwszą receptę interesującą. Zabrać biednym i dać bogatym. Mi się to dosyć podoba nawet. Ale zobaczmy, czy są inne konkurencyjne. Chwileczkę po kolei. O, Piotrek jeszcze. Ale nie tak, bo jak się zabierze bogatym, to oni się stawają biedni. No to się im oddaje, nie? Ale to na części pusty. No to by było nieźle, tak. Byłoby bardzo źle, bo ludzie by wykupili wtedy wszystkie towary. Ludzie mieliby dużo pieniędzy, w sklepach byłyby puste chatki. I wtedy doszłoby do inflacji. Proszę mało. Się nie kłócić. Ludzie mieliby bogaci. Tak jak w PRL-u, tylko ocet. Tak, właśnie, masz rację, tylko ocet. Widzę, drogie dzieci, że macie w oczach ten PRL, który pamiętacie, jakby był wczoraj. Ale, a ty, Alu, tak troszeczkę mnie trącasz porozumiewawczo, co chcesz powiedzieć? Bo ja się próbuję tu nastawić, żeby być tak, bo te krzesełko się... Tak kręci, że ja nie mogę się ustawić na właściwą pozycję. Dobrze, ustawię cię przodem do pani Kasi i powiedz, czy teraz, kiedy jesteś przodem do pani Kasi, jesteś zadowolona z polskiej gospodarki? Tak. Proszę. A propos zadowolenia z polskiej gospodarki. Czy jest coś takiego w polskiej gospodarce, czym naprawdę nasz kraj może się pochwalić? Co nam świetnie wychodzi? Bardzo dobrze, hydraulicy podobno są w Polsce. Już. Karol. Możesz jeszcze pochwalić małym eurem. A co masz na myśli? 50 wódki. Nie wiem, czy to jest tak bardzo akurat powód do wielkiej chwały. No więc tak troszkę mętnie, ale dochodzimy do sedna sprawy. Wiemy już, co to jest gospodarka. W tej gospodarce są ludzie, którzy te prace dają innym, prawda? I oni nazywają się pracodawcami. I teraz, jaki powinien być taki pracodawca? Ala. Nie powinien być gburem. Ala, a dlaczego nie powinien być gburem? Bo gdyby był gburem, to nikt by od niego nie chciał niczego brać. A wtedy mogłoby do tego doprowadzić, że nie mógłby niczego gdzie trzymać, chyba że będzie to na kupie układał, ale ja nie wiem, czy ta kupa się wtedy nie rozsypie. Kupę na razie zostawimy na boku. Ja mam teraz następne pytanie. Mamy pracodawców i mamy sytuację taką, w której pojawia się bardzo nieprzyjemne słowo. Nikt nie wie jakie, tylko ja wiem. Nie. Korupcja. To jest bardzo nieprzyjemne słowo. Karol ma ten na ten temat. I bardzo często. A co to znaczy? Korupcja? A wszystko to w Polsce, nie trzeba tłumaczyć, bo jak wszystko... Trzeba. Dzisiaj najłatwiej obejrzeć dziennik i zobaczymy, co to jest korupcja, bo tamto ludzie zawsze wiedzą, co to jest korupcja. Ja próbuję dojść do tego, bo Karol ominął odpowiedź. Karol, czy twoim zdaniem, ja włączam dziennik i tam w dzienniku pan mówi... Jutro spodziewane są zachmurzenia umiarkowane, temperatura w okolicach 15 stopni. Czy to jest twoim zdaniem korupcja? Nie. No to co? Pracodawca wyzyskuje swojego pracownika, że pracownik dla niego wiele robi, tak. Czasami mu płaci, a ten pracodawca mu nic nie płaci. To jest raczej wyzysk. A korupcja, to ja wam tylko powiem krótko, taką sytuację opowiecie, czy to jest korupcja, czy nie. Jak jeden pan mówi, potrzebuję, żeby mi ktoś wyprodukował dużo guzików. I przychodzi producent guzików i mówi, ja ci wyprodukuję te guziki, jak mi pod stołem zapłacisz
działkę od tego, co mi płacisz. Czy to jest uczciwe, czy korupcja? Nie, korupcja, bo to jest łapówkość. O, kto powiedział łapówka? Ja. Czyli to się wszystko łączy, prawda? Tak, Karol, korupcja i łapówka. Jesteśmy w domu, korupcja, łapówka, tak? I dziennik. Chwileczkę, teraz pytanie bardzo ważne. Czy waszym zdaniem Polsce, jako krajowi, grozi kryzys? Wszyscy wiedzą? Po co grozi, kiedy już jest? Wiecie co? W tej sytuacji ja już nie będę innych pytał, bo Karol sprawę załatwił krótko i węzłowato. Zobaczymy, jak na to zareaguje nasz gość, który cokolwiek wie też o tych sprawach. I może przyszła pora, żeby poprosić gościa. Słuchajcie, a podatek liniowy trzeba wprowadzić, czy nie? Już jest, tak. Gdzie nie jest? Nie trzeba. Gdzie jest? Po prostu nie trzeba go wprowadzać, ponieważ już tu... Co to jest podatek liniowy, Karol? Jak się weźmie coś z linii, jeszcze podatek ma się płacić. Już to jest nie na miejscu. Czekaj, sobie to wymyślimy. Muszę powiedzieć, że silną stroną Karola są błyskawiczne odpowiedzi, a potem dopiero się zastanawia, na jakie pytanie odpada, ale można i tak. Poprosimy gościa naszego. Pieniądze szczęścia nie dają być może, lecz kufereczek, skrubeczek, daj Boże. Wakacje zrobił brzegu, bo duży los nie. Oto nasz gość, proszę Państwa. Myślę, że w dużo większym stopniu Panią rozpoznała nasza publiczność, a nie młodzi dyskutanci. Poza... Karol, ja wiem, że Ty od razu wiesz, ale ja... To dobrze, proszę bardzo. To jest Hanna Grunkiewicz-Walc. Prawie dobrze, Karol. Ja osobiście bym powiedział na przykład pani Hanna Grąkiewicz-Walc, ale różnica jest niewielka, a ja dodam jeszcze, żeby nie opuścić niczego, bo to jest naprawdę wielka sprawa, że pani się zgodziła do nas przyjść. Pani Hanna Grąkiewicz-Walc jest prawnikiem, ekonomistą, byłym prezesem NBP. Co to jest NBP? Karol wie. Narodowy Bank Europejski. Okej. Ale coś z bankowością. Również pani Hanna była wiceprezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Jest profesorem i w ogóle aż strach. Tyle pani wie, że ja się boję jakiekolwiek pytanie zadać, bo wyjdę na niedouczonego. Ale jestem w wygodnej sytuacji, bo pytania będą zadawać dzieci. Natomiast ja do pani chciałem się zwrócić z takim... I powiem dla tego programu pytanie. Ta międzynarodowa kariera, którą pani zrobiła i nadal robi, czy ona gdzieś takim mgnieniem pojawiła się w pani dziecięcych rozmyślaniach? Czy pani była wyjątkowo rozważną osobą, która gospodaruje kieszonkowym? Czy była pani rozrzutna? Pamięta pani, jak to było? No oczywiście pamiętam. Ja byłam bardzo oszczędna. I byłam bardzo taka pracowita. Miałam też takie duże wymagania moich dziadków, u których spędziłam 13 lat mojego życia. I rzeczywiście, no ponieważ byłam jedynaczką, więc może nie miałam jakiejś takiej istotnej rywalizacji, ale wszystkie pieniążki skrzętnie składałam i byłam dość oszczędna i tylko jak naprawdę coś tam naskładałam, to sobie coś kupowałam. A czy pani profesor do dzisiaj jeszcze składa, czy już się rozeszła? No muszę powiedzieć, że w jakimś sensie je składam, ale już nie tyle składam, żeby, że tak powiem, mieć jakieś konkretne plany, może poza wakacjami, jakimiś prezentami. Natomiast składam na starość. Troszkę współczuję, ale nie będę tego rozwijał. Pani profesor, a wtedy, kiedy pani miała te 8, 9, 10 lat, jakie pokusy były takie, przed którymi pani musiała się bronić, żeby nie naruszyć tego odłożonego jakiegoś kapitaliku? Co było takiego kuszącego? Czy słodycze, czy kino, czy ubrane jakieś? No ja myślę, że ja byłam taka bardzo podatna na różne rzeczy, które są modne i mają różne koleżanki, ale tu muszę powiedzieć, że byłam taka bardzo w sposób dyscyplinowany chowana, więc pamiętam jakieś takie, no może nie jak miałam 8 lat, tego już tak nie pamiętam, jakieś takie były modne skarpetki błyszczące, chodziło o jakieś buciki, miałam słabość do bucików, do dziś nie mam. Także jak były jakieś nowe, modne, to pamiętam, że zawsze mamę namawiałam, żeby mi kupowała, a modne wtedy były wówczas drogie, więc
więc coś tam mama dołożyła, coś ja tam uzbierałam i tak na ogół, no w kamieniu na ogół, ale często, takie, po jakimś czasie dostawałam to, co miałam. Takie troszkę joint venture. Takie było joint venture, rzeczywiście. Teraz Wiktoria zada pytanie. A ile pani języków zna? No 3. Angielski, francuski, rosyjski. A polskiego nie ma. Polski. Tak się nie liczy, bo polski jest językiem ojczystym. Ala, zapytaj. O co chciałaś? Czy pani jest zadowolona, że pani tak pracuje? A, no dobre pytanie. Czasami jestem zadowolona, czasami mam wszystkiego dosyć i czuję się bardzo zmęczona, ale budzi, kiedy następny dzień się zaczyna, to myślę sobie, że jednak warto pracować. No ciekawe, jak pani będzie spała po dzisiejszym spotkaniu. No to bo nie, to jest nie koniec. Niech nie pan mi wierzy, że to na pewno nie jest jedno z najgorszych spotkań, jakie miałam w życiu. Ale myśmy jeszcze nie skończyli, bo przed panią, pani profesor, jeszcze jest egzamin. A mój Boże. Dość trudny egzamin, od którego zależy to, no, przed kamerami i przed dziećmi, czy zostanie pani zaakceptowana przez to towarzystwo. Więc już chciałem o tym zadaniu opowiedzieć, że pani może coś zaśpiewa albo zatańczy. O, broń Boże. Ale przypomniałem sobie, jestem, że... Jestem bardzo utalentowana, przepraszam, ale tak przestronnie nie. Tak nie. Ale my tym razem przygotowaliśmy zadanie dla pani profesor. Ono jest z pozoru bardzo proste. Dwie skarbonki świnki, mówiliśmy już o oszczędzaniu, z tym, że jedna jest puściusieńka, biedulka, brzuszek ma pusty, a druga jest bardzo najedzona. I teraz chodzi o to, czy pani będzie w stanie... Proszę bardzo, ta jest puściusieńka, sprawdzając to taka wagę, ciężka. W tej jednej są tylko 5 złotówki. Czy może pani powiedzieć, ile tam w niej jest pieniędzy na wagę? Bo ja wiem. No myślę, że tu może być z kilkaset złotych, 900. Proszę mi powiedzieć, czy przez tą dziurkę pani mogła policzyć? Nie. No nie no, pan mi powiedział jakie to, byłam ciekawa jakie to monety tak trochę poglądam. Ale czy pan wiedział, że 5 złotówki, czyli największe, no to musi być kilkaset złotych, tak. No, może jest 900, może nie jest. Ja jeszcze nie odpowiem, bo musi napięcie potwornie wzrosnąć. Dzieci, a wy potraficie wycelować, ile tam mogło się zmieścić tych pieniążków? Tylko nie upuść. Krzysiek, wiesz coś? Ja bym tak powiedział 100. 100 złotych? Chyba więcej. Kto jeszcze? Uwaga, Maciek. Myślę, że ze 300, ze 400 tam. Czyli 100, 300, 400. Jeszcze Ala? 200. 200. Słuchajcie, musicie się jeszcze sporo nauczyć o pieniądzach. Wiecie, kto najbliższy był? Prawdy? Pani profesor. Tam jest 1000 złotych. Nagrodę za otwartą przyłbicę i za to, że odpowiadała pani na pytania naprawdę wystrzeliwane w dużym tempie. Proponuję, tak, i żeby się dzieci zgodziły ze mną, że podarujemy pani profesor te dwie świnki, co? Z zawartością. Co pani profesor ma zamiar z nimi zrobić? Bo już są pani własnością. No, jeśli chodzi o tą pustą, to chyba nikt się nie pogniewa, jak ją zabiorę dla wnuka, który co prawda ma dopiero 15 miesięcy, ale niech nie zbiera, uczy. Niech się tak, uczy, tak jak babcia się uczyła za młodu. Natomiast... Tak, dobrze liczysz. Natomiast wiem, że tu są wśród nas dzieci z domu dziecka numer 10 i na szczęście dostaną tą... A, brawa, proszę państwa. Najstarszej daje, żeby dobrze gospodarowała i wszystkiego dobrego, powodzenia, żeby się mnożyły. A ja podobno mam fartowną rękę. Zapraszam pani profesor, proszę nie odchodzić, nie? Ale skąd nie puścimy pani? Teraz mam pytanie do dzieci, które chyba jest formalnością. Przyjmujemy panią profesor do grupy? Tak! Jednogłośnie. Wspomniała pani o tym, że oszczędza pani teraz na później, tak? No tak. Razem z mężem pani to robi, tak? Tak.
Więc bardzo proszę zwracać uwagę na to, co się za chwilę będzie działo tutaj, bo temat też będzie pani bliski, mianowicie o kulisach małżeństwa. No ja już mam staż prawie 32-letni, tak. No więc ciekawe będą spostrzeżenia na ten temat. Obiecuję, że pani już nie będziemy męczyć, ale mamy gości, którzy są znowu ukryci w tym specjalnym pomieszczeniu. Ci goście są małżeństwem, to mogę zdradzić. W końcu sporo osób w Polsce jest w związku małżeńskim. Już pierwsze pytanie jest, powiedziałbym, kluczowe. Po co ludzie się żenią? Wiktoria, co myślisz? Na przykład żenią się po to, bo panny chcą na przykład mieć białe suknie na sobie. No tak, ale przez całe życie nie. Nie, ale chcą być w kościele i takie żyć i takie coś przeżyć. Czyli tę uroczystość przeżyć całą z ubiorem specjalnym i tak. No dobrze, to jest powód. Dość istotny powód. A słuchajcie, skoro mówimy o małżeństwie, to ustaliliśmy, że powodem może być chęć posiadania dzieci. A teraz takie pytanie, czy można zawrzeć małżeństwo bez miłości? Piotr? Można zrobić tak, bo jak na przykład właśnie w dawnych czasach się na przykład był książę, jego ojciec chciał, żeby się ożenił z taką i taką dziewczyną, a ona nie chciała, albo właśnie ten książę nie chciał. No i oni się w ogóle nie kochali, a zawarli ślub, bo ojciec rozkazał. Czyli to było trochę pod przymusem, prawda? Aha, tak. A myślisz, że oni byli szczęśliwi potem? Nie. Ale chociaż bajki się kończą, żyli długo i szczęśliwie. No właśnie. Teraz, żeby ustalić, jakie powinny być obie strony, to może powiecie mi, jaki powinny być taki idealny mąż. Mąż musi mieć bogaty, musi mieć dom i musi zawsze każdego wieczoru się całować. Najlepiej tego lasa. No to są dość wysokie wymagania. Jeszcze kolację każdego wieczoru. O to chodzi, tylko zapomniałaś o kolacji. No. Czyli idealny mąż, Ala. Co jeszcze? Idealny mąż musi potrafić brać sobie wolne i pomagać w żonie w sprzątaniu. A teraz, żeby nie było tylko w jedną stronę, zapytamy chłopców o idealną żonę. Jaka powinna być idealna żona? Maciek? Powinna być przede wszystkim ładna, uczynna, miła. I musi być tak, no, twarda. Twarda, bo jakiś łobuz. Maciek, dlaczego twarda? Twarda, na przykład jakiś, idzie zakupy, jakiś łobuz bierze kamień i rzuca w nią, wtedy ona może nie wytrzymać. Może nie wytrzymać na jej parasolką. To jest dobra żona. Musi być twarda. Jeszcze musi być taka idealna, że zawsze nigdy nie wychodzi z domu. Musi mieć brać tak pracę domową i tak się zwalniać, żeby zawsze robić dla męża wszystko. A jak idzie na te zakupy? No ja ci już dam! Nie wiem, jaka kobieta by chciała się z tobą ożenić, gdyby mogła się ożenić teraz. Moja dziewczyna! A ty, Piotrek, masz wymyśloną ideę? Tak? Oczywiście moje zdanie to żona powinna robić wszystko za mężczyznę. Ja się zgadzam z Piotrkiem. Tak, ja absolutnie nie. Tak myślałem. Małżeństwo może być udane, ale może też mieć jakieś swoje problemy, prawda? Czyli mogą się o coś spierać, kłócić nawet. Czy wy potraficie powiedzieć, o co w małżeństwie obie strony się kłócą? Ala, o co się kłócą? Kto pierwszy się umyje, jak mają ładnie jacuzzi? Super
Piotrek. A jeszcze ja mam tak, do takich innych kłótni, jeszcze takich bardziej niespotykanych, że kłótnia, kto posprząta. To aha. Znaczy, mama coś robi, sprząta, a i mówi, chociażbyś mi trochę pomógł, coś tam żebyś zrobił. A mąż robi, okej, zrobię i próbuje dokończyć to, co żona zaczęła. A żona mówi, nie, zostaw to, ja to zrobię. I tak w kółko. Dobra, rozumiem. Słuchajcie, kto jeszcze może zepsuć stosunki w małżeństwie? Ala? Rodzice, ty właśnie, co zawali małżeństwo. Mogą im wszystko popsuć. Na przykład, ten mówi, po coś ty sobie taką wybrał, przecież to jest brzydka. A drudzy rodzice mówią... Dobrze postąpiłaś, dobrze sobie męża wybrałaś. A jak się nazywają rodzice tych, którzy zawarli małżeństwo? Teściowa. Krzysiu? Stryj. Powiedzcie mi, kto, a właśnie inaczej, co powinni robić małżonkowie, żeby się sobie wzajemnie nie znudzić? Dobrze mężczyzn! Dobrze mężczyzn! A kogo? Karol, o co ci chodzi z tymi kotletami? Mielony to klucz do dobrego związku. Jesteś głodny? Dobrze. Kotlet mielony to narodowo-polskie danie i wiele par je kotleta mielonego i jakoś dobrze im się powodzi. Słuchajcie, bo zaczynacie znowu mówić wszyscy naraz. Wydaje mi się, że to nam się nie przyda, taka kłótnia. Ustaliliśmy parę rzeczy na temat kotletów, trochę na temat małżeństwa. Ja bym chciał teraz zaprosić naszych gości i dowiemy się, jak u nich w małżeństwie te sprawy wyglądają. Dobrze? Mogę prosić gości? Tak. Proszę bardzo. Na łóżkiem śni stwierdzony rejon kapnie. Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj. Dla kogo to, z kim żyjesz tak moralnie? Rzecz miasta, żysko, krasień, który wsiada. Cześć. Dzień dobry. Cześć dziewczynki. Zapraszam. Hej. Przepraszam, przejdę tutaj. Proszę zająć miejsca. Drogie dzieci, droga publiczności, jesteśmy w towarzystwie naszych gości, którzy słuchali tej rozmowy. Pani Maria Winiarska, Wiktor Zborowski. Państwo są małżeństwem, tak? Nie ma oszustwa żadnego? Nie. 30 będzie. O, 30, to 15 na osobę, tak? Ja tu bym chciał dwa słowa na temat kotletów mielonych, ponieważ to jest... wątek nadrzędny tej dyskusji. No bardzo się tutaj zgadzam z Karolem. Kotlet mielony jest podstawą każdego małżeństwa, a jeżeli jeszcze do tego dochodzi pomidorowa, to ja nie mam żadnych pytań wtedy. Dlatego jesteśmy 30 lat razem. Ale skoro taki ładny wynik macie zaliczony jako małżeństwo, to chcielibyśmy się dowiedzieć czegoś, jak było wcześniej. Czy zobaczyliście się wzajemnie i piorun was trafił, wiedzieliście, że to jest wybrane? Czy to trwało trochę? My po maturze, na egzaminach do szkoły teatralnej poznaliśmy się. Wiktor był bardzo wysoki, bardzo przystojny. A to mu zostało chyba. Tak, tylko troszkę chudziutki był. No nie była to miłość od pierwszego wejrzenia, natomiast no, muszę powiedzieć, że mnie zdobywał i to... Długo był. Do znudzenia. Był bez, były wielogodzinne rozmowy telefoniczne. Dobrze, że nie było komórek wtedy. Także no, 6 lat mnie zdobywał. Nie, naprawdę? A propozycja, żeby to zalegalizować, padła pod koniec tych 6 lat, czy pan zaczął od początku od tego, chciałbym być mężem Marysiu? Nie, pod sam koniec padła propozycja, tak. Że kiedy może już stwierdziłem, że jestem wystarczająco dorosły, aby założyć podstawową komórkę społeczną, jaką jest małżeństwo, które zapewni mi pomidorową i mielonego.
Na razie to podejrzanie idealnie brzmi, ta opowieść o waszym związku, ale bądźcie szczerzy, jak to jest? Są kłótnie od czasu do czasu, a jeśli tak, to o co? Teraz się sprzeczamy, ale o straszne głupoty. Natomiast co jest najważniejsze, że nigdy u nas nie ma cichych dni. Nigdy nie ma u nas cichych dni, ponieważ moja szanowna małżonka mówi cały czas. Cichych dni nie ma. To mamy pytanie do naszych gości. Pana rola w Ogniem i Mieczem się kończyła, czyli jak było to, jak pan szedł, żeby przejść przez ten obóz kozacki, to jak... Na filmie pana szpikowali, to jak to zrobili? Normalnie, szpikowali. Normalnie szpikowali. Ale człowiek by nie przeżył. No to też nie przeżyłem, no przecież. Nie, to nie zrozumiałe. Słuchajcie, dzieci, to bardzo rzadko się zdarza, że ludzie mają tak piękny jubileusz, że tak długo są ze sobą małżeństwem. No to jest 30. bolesna rocznica ślubu, to nie ma żartu. Ale jednak razem, a męki pańskiej 7 wspólnie. Jeszcze trzeba dodać. Co w tak długoletnim związku jest dla ludzi najbardziej cenne po tych wszystkich latach wspólnych? No mamy dwie córki, z których jesteśmy bardzo dumni. Mamy pracę, którą kochamy. Ja się cieszę, że jakoś tak przez te 30 lat żeśmy się trochę dotarli, czyli pojawiło się coś takiego jak zrozumienie swoich własnych błędów i zalet. Nie, jest coś takiego, że jak na przykład, nie wiem, Marysia wyjeżdża gdzieś, no to jest wielka radość, to nie ma co ukrywać. Wielka radość, ale już następnego dnia na telefon, co słychać, gdzie, co, kiedy i tak dalej. Proszę państwa, jesteśmy świadkiem manipulacji, nie chcę użyć mocniejszych słów, ale jak wiadomo, telewizja kłamie, w związku z tym niczego tutaj już nie jesteśmy w stanie nareperować, postanowili przedstawić nam idealny związek. No, nie bójmy się tego słowa. Nie ale boimy się tego słowa. My się go nie boimy, ale powinniście państwo się nas trochę bać, bo to audytorium, które tu siedzi i tak wydaje się łagodne, będzie za chwilę oceniać waszą próbę wkupienia się w łaski i dostania się do grupy, do wewnątrz. Także nie wiem, czy przygotowaliście coś, co mogłoby... No ja to szczerze mówiąc najbardziej obawiałem się Karola, ale on jakoś tak z tym kotletem, nad tym kotletem mielonym się zasępił i właściwie i tyle. Czy są państwo przygotowani na zdanie egzaminu? No do pewnego stopnia, do pewnego stopnia. Marysi, tam co? Aha. Ja zresztą mogę przystąpić do... Tak, a ja będę podglądał. Dobrze. Droga młodzieży, tak licznie zgromadzona tutaj w studio. Jak zapewne zdążyliście się domyślić, jestem aktorem. Tak jest. Jakim aktorem jestem? Dobrym. Popularnym. Otóż ten tak zwany popularny aktor musi mieć technikę i wyrazistość mowy, czyli dobrą dykcję, która pozwoli mu, prawda, brać udział we wszystkich możliwych castingach do arcydzieł literatury dramatycznej światowej, a także telenowel, sitcomów i reklam. I teraz taka dykcja jest jakby podstawą pracy popularnego aktora, bardzo wielu z nich w zaciszu domowym ćwiczy rozmaite łamańce językowe, aby potem, prawda, gdzieś na imieninach się popisać i tak dalej, i tak dalej. I teraz ja wam nie będę suszył do tej głowy czymś takim jak stół z powyłamywanymi nogami, czy zrewolweryzowany tam kaloryfer, czy Sasza suchą szosą szedł. Ja od razu zaproponuję wam z najwyższej półki ćwiczenie. Kto by się chciał zgłosić? Proszę cię bardzo, Wiktorio, wyróżnię cię, ponieważ ja mam na imię Wiktor, a ty Wiktoria. Powiedz, jestem ze Szwecji. Jestem ze Szwecji. I cóż, że ze Szwecji? I cóż, że ze Szwecji? No tak, teraz ja powiem. Jestem ze Szwecji. I cóż, że ze Szwecji? No to na dowcip, że trzeba powiedzieć, jestem ze Szwecji. I cóż, że ze Szwecji? Karol, proszę bardzo. Karol, wyobraź sobie, że jesteś mistrzem, pracujesz na poczcie w miejscowości Tczew i powiedz, jam jest pocztmistrz z Tczewa. Jam jest pocztmistrz z Tczewa. Brawo. Brawo. A
może Marysiu, ty masz jakiś taki szczególnie trudny łamaniec językowy? Kto powtórzy takie długie nazwisko? Bardzo długie. Ty? To posłuchajcie. Pan Pantero to Rokracja Rihimni Wirichi, bo to Mazero to Czerepapinkowski. Ja? Może pani powtórzyć? Zaraz. Ja? Pan Pantero to Rokracja Rihimni Wirichi, bo to Mazero to Czerepapinkowski? To jest nie do wymówienia. Trochę żeśmy się wkupili. Wkupiliśmy się. A ja mam dla was jeszcze piosenkę, w której będą bardzo trudne wyrazy dykcyjne. Na przykład w dżdżu dżdżownice grają jazz. Powtórzcie. Ja wam zaśpiewam teraz. Dobrze? Ale same brawa nie wystarczą. Egzamin był dzisiaj podwójny. Co prawda pan Wiktor wymigał się z śpiewania, ale miał bardzo trudne zadania dykcyjne. Pytanie jest proste. Przyjmujemy? Tak! Ja natomiast chciałem powiedzieć, że dzisiejszy program przysporzył mi sporo trudności i to nie w fazie prezenterskiej, nazwijmy to, tylko wnioskowej, końcowej. Ponieważ tak, w pierwszej części kwestie gospodarcze były, powiedziałem, troszkę mętnie przedstawiane przez dzieci i pani profesor, gdyby brała przykład z tego, co tutaj mówiliśmy, to moglibyśmy rzeczywiście wpaść w poważny kryzys w kraju. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Natomiast druga część programu poświęcona małżeństwu zdominowana została przez akcenty gastronomiczne. Nie powiem, że są mi obce, ale też nie stanowią... Nie stanowią wbrew pozorom najbardziej istotnej dla mnie części małżeństwa. No ale to są już moje prywatne przemyślenia. Myślę, że państwo mają swoje, ale zanim do nich dojdzie, to proponuję, jak zwykle w tym programie, szaleńczy finał. Świat dorosłych jest tak wielki, oni sami są tak mali. Wielkie głupstwa popełniają, jakby nie dorośli wcale. Mali ludzie patrzą na nich z góry, robią wielkie oczy. Z dzieci miały świat dorosłych, dzieciom już wychodzi bokiem.
duże dzieci. No nie igraszka, duże dzieci. Nie kaczka, dziwaczka, duże dzieci. Nie świat polityki, nie dla dzieci. Fałszywe wierszyki, duże dzieci. To nie igraszka, duże dzieci. Nie kaczka, dziwaczka, duże dzieci. Nie świat polityki, nie dla dzieci. Fałszywe wierszyki.